You promised me that you'll be excited. Okay, great. Hello. Hello. Okay, this is a panel about interactive reporting, so don't mind me reaching out to you. My name is Jakub Górnicki, and I'm a co-founder of Outriders, which deals a little bit with interactive reporting, but I am not important today. Today we have four important people who came to us from actually, I think, various continents even, and take part in this the Digital Cultures Conference. And in this panel about digital journalism, we'll be looking at various ways how journalism is using or not using the possibilities which new technologies, new forms are giving us. And we have four guests, and I will begin with our first guest, Lindsay Poulton. Got it right? If you look at her leg, you will see that she's very passionate about technology. You could say that she embodies the seek for finding new ways for journalism and technology. First, okay, besides this, she works for The Guardian. She has just recently done a first experience in virtual reality. Yes? Okay, you see, I got it right. She has done, her interactive work has touched many topics, from climate change to First World War, and even about military operations in Afghanistan. Please welcome Lindsay. Okay, I memorized everything, but the second guest is Filip, or Philip, if we wanna. Filip Springer, photographer, reporter. His first book, Miedzianka, got lots of nominations and awards. Just recently was published also in English. So if you're not from Poland, you can get this book. He's also an author of Miasta Archipelag, 13 Pięter, Wanna z Kolumnadą, Źle Urodzone. I'm sorry, I don't know the English titles, not sure if you know them. But he's also here because he's actually, as I said, reporter, writer, but he started to experiment with the interactive form, and he'll share his experience with us today. So please welcome Filip. Karol. Karol came to us from Katowice in Poland, where he is a journalist at Silesion. He was formerly a journalist at Dziennik Zachodni. And he has done lots of interactive work, including such things as Pokłady Pamięci. And thanks to his and his colleagues' work, his former Dziennik Zachodni received a Grand Prize for the work in digital. So please welcome Karol. And last but not least, Rodrigo de Benito Sanz. Okay, my job is done. I got all the names right. Okay, so he's a digital art director at the New York Times. He has done lots of interactive reportings, which he will present also today to us. Previously, he has done immersive storytelling for various museums, which have very long names. And yes, we are very happy that you are with us here. So please welcome Rodrigo. And now that I introduced our panelists, I would like to ask, first of all, a couple questions to you, so we know who you are. So, who has done some work on interactive reporting? Okay. Okay, just wanted to ask if you chose the right panel, but... okay, so who wants to do some work on interactive reporting? Okay. Who works for some cultural institution? Museum, okay. Who is a journalist or a media maker? Okay. What else? Who works for an NGO? And who is the rest? What? Public institution, okay, which one? Ah, okay. Well, thank you, Anna. Anna, one, education, awesome. Do we have more? More educations, okay. Any developers? UX designer there, okay. Publishers, wow, full spectrum. So, we know what to do. We have to get those people inspired about interactive reporting. Let's see how we can, we still have, they gave us a lot of time and they knew what they were doing, so, okay. But because they gave us so much time, and because we wanted to
use the opportunity that our guests traveled to us to take part in this conference, we decided to play a little with the formula of this session. Of course, with interactive reporting, you have to play a little, you know. So, I asked each of our guests to talk a little about about their experience and about some problems, or to use a little bit more of a problematic approach. And our first speaker will be Mr. Filip. Filip, I cannot switch. I'm switching from Polish to English. Filip. Filip will talk about his experience switching from book writing to interactive form and what he found interesting, what he found enthusiastic, or what he didn't like. So, Filip, I give you the... Filip, okay. Hold on. Trzeba włączyć. Dzień dobry. Ja będę mówił po polsku. I będę mówił głównie o projekcie Miasto Archipelag, który jest najnowszy i jest najbardziej pasuje do tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale ten projekt był owocem, znaczy ta książka była częścią większego projektu, a projekt był ósmym dużym projektem książkowym, którego się podejmowałem. Dlatego powiem trochę, z czego on wynikł. To znaczy, moja pierwsza książka, Miedzianka, historia znikania, to była książka jednak o dosyć niewielkim, o problemie, który jest niewielki w sensie takim przestrzennym i w sensie ludzi, których dotyczy. No to jednak było małe miasteczko, które miało 500 mieszkańców, w szczytowym momencie 3000 i potem zostało wymazane z mapy, w związku z czym siłą rzeczy nie dotyczyło zbyt wielu ludzi. Ale każda moja następna książka właściwie, może z wyjątkiem tej o Zofii i Oskarze Hansenach, dotyczyła coraz szerszego problemu i niekiedy te problemy zahaczały o grupę ludzi liczącą sobie 10 milionów, jak na przykład 13 pięter, czy Wanna z kolumnadą, która dotyczyła 36 milionów ludzi. Natomiast projekt Miasto Archipelag, czyli książka i projekt o mniejszych polskich miastach, czyli nie tych najmniejszych, ale nie też tych, które dzisiaj są stolicami województw, dotyczy, no przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę 3 milionów, liczbę tych, którzy tam mieszkają, no to dotyczy 3 milionów ludzi, a jeszcze dochodzi liczba tych, którzy stamtąd wyjechali. Jakbym zapytał pewnie, kto z Państwa jest z tych miast, to by pewnie parę osób podniosło rękę. I to była pierwsza, znaczy jako, że jakby zebrałem jakieś tam doświadczenia w związku z tymi większymi tematami wcześniej i miałem takie poczucie, że zawsze jest taki zarzut do reportera, że on swoimi oczami spogląda na jakiś bardzo duży problem, jak nie wiem, przestrzeń publiczna w Polsce albo budownictwo mieszkaniowe i tak dalej. Jakby ta jego perspektywa, niektórzy ją doceniają, inni nie, ale ona jest zawsze zawężona do jednej pary oczu. I pomyślałem sobie, że tutaj jest dobra okazja do tego, żeby poeksperymentować z większą ilością par oczu po prostu i zbudować ten projekt właśnie jako interaktywny, ale nie w takim rozumieniu, że będziemy tworzyć formy multimedialne i będziemy tutaj mieszać dźwięk z wideo i z tekstem i ze zdjęciami i jeszcze w tą wirtualną rzeczywistość wprowadzać, bo nie mieliśmy ani na to ochoty, ani środków, ani zespołu. Więc uznaliśmy, że tą interaktywność potraktujemy trochę inaczej. I pierwsze, co zrobiliśmy, co w ogóle nie jest odkrywcze i jest właściwie truizmem, co powiem, było stworzenie społeczności wokół tego zagadnienia. To znaczy my ogłosiliśmy projekt Miasto Archipelag poprzez dwie wzmianki w prasie i w radio oraz uruchomienie profilu na Facebooku. I zaczął ten profil obrastać ludźmi, którzy mieli poczucie, czy mają poczucie, że te miasta, czy te mniejsze polskie miasta, których wielkość szacuje się między 40 a 100, a 230 tysięcy mieszkańców, są nieopowiedziane w polskiej debacie publicznej, nie są nieopowiedziane w polskich mediach. I ta społeczność zaczęła bardzo szybko narastać. Ona zaczęła bardzo szybko narastać i my ją budowaliśmy nie po to, żeby jej coś komunikować i potem jej coś sprzedać, tylko zaczęliśmy ją budować po to, żeby się od niej czegoś dowiedzieć, bo potrzebowaliśmy
źródła wiedzy o tych miastach, ale też źródła współpracowników, bo od razu sobie wymyśliliśmy, że ta nasza interaktywność reportażu to będzie interaktywność zbudowana na wymianie informacji, wymianie opinii, wymianie pewnych doświadczeń dotyczących tych miast. Więc to było pierwsze, zbudowaliśmy profil na Facebooku, on zaczął sobie szybko rosnąć i z grupy tych, którzy go polubili, zaczęli się wyłaniać ludzi, którzy chcieli coś więcej niż tylko obserwować. Oni się wyłaniali samoczynnie, to nie wymagało jakiegoś wielkiego zachęcania ich do tego. I myśmy uznali, że żeby dowiedzieć się, co dzieje się w tych miastach, jednym ze źródeł wiedzy będzie dla nas prasa lokalna, ale każde z tych miast, a było ich 31 objętych projektem, wydaje około 5 tytułów medialnych. To łatwo sobie policzyć, że musielibyśmy co tydzień albo codziennie czytać 150 tytułów, byłoby to niemożliwe. Więc poprosiliśmy, uruchomiliśmy na platformie Flipboard, to było pierwsze takie zadanie angażujące tych naszych korespondentów. Uruchomiliśmy magazyn Miasta Archipelagu, w którym to magazynie poprosiliśmy, żeby każdy z tych, kto chce, dołączył do swojej przeglądarki przycisk Flip It i za każdym razem, jak czyta coś, co wydaje mu się, że o czym powinna przeczytać cała Polska, ale to się ukazuje w Tygodniku Ostrołęckim albo w Wiadomościach Nowosądeckich, to on klika ten flip i to się pojawia w ogólnopolskim magazynie Miasta Archipelagu i dzięki temu wszyscy, którzy śledzą Miasto Archipelag, mogą z tego skorzystać. Potem się okazało, że to jest dla tych naszych korespondentów, a wyłoniła się z nich już wtedy taka grupa 70 osób, czyli mniej więcej w każdym mieście mieliśmy po 2 osoby, w niektórych mieliśmy 5, w niektórych nie mieliśmy nikogo, potem ich go znaleźliśmy, że z tych osób wyłoniła się taka grupa, której nie wystarczy tylko flipowanie, że oni chcą coś więcej znowu dla nas zrobić, więc my im znowu stworzyliśmy taką możliwość i udostępniliśmy im łamy tygodnika Polityka, a właściwie bloga w tygodniku Polityka, portrety miast dzięki gościnności Edwina Bendyka i oni zaczęli tam publikować. Tu akurat jest chyba screen z mojego tekstu, ale to jest mniejsza z tym. Tam w blogu Portrety Miast jest kilkadziesiąt tekstów napisanych przez naszych korespondentów. To są dziennikarze lokalni, badacze lokalni, pracownicy instytucji kultury, instytucji publicznych itd. Oni dla nas pisali teksty na różne tematy, które ich frapowały. Dla nas te teksty były źródłem wiedzy do tego, w którą stronę tym całym projektem kierować i w jaką stronę ma iść opowieść o mniejszych polskich miastach, żeby ona była jak najbardziej czuła na te problemy, które są najistotniejsze. I to było jakby niezwykle ważne narzędzie i do dzisiaj jest niezwykle ważne narzędzie w projekcie Miasto Archipelag, to znaczy ta współpraca z korespondentami, którym chce się więcej niż klikać. I oni dla nas tworzyli te treści. Kolejnym jakby etapem tego wszystkiego było uruchomienie już, to wejdźmy już na stronę, było uruchomienie strony miastoarchipelag.pl, która to strona jakby była takim hubem dla wszystkich naszych aktywności, ponieważ w międzyczasie jeszcze zaczęły się pojawiać teksty pisane przez naszych reporterów, ale też przeze mnie, czy przez tych naszych korespondentów w prasie, ale ona była takim centrum, z którego rozchodziły się wszystkie linki, ale też ja wyruszyłem w reporterską podróż przez tych 31 miast i z każdego z tych miast przygotowywałem krótkie takie blogowe relacje fotograficzno-tekstowe z elementem wideo. Ten element wideo jest dostępny zawsze u góry. Tutaj akurat jest burza w Ciechanowie, czy zanosi się na burzę w Ciechanowie. Więc to nie było bardzo multimedialne. To nie było tak, że to można było chłonąć wszystkimi zmysłami. Natomiast podstawą do tworzenia tych relacji, które ukazywały się na bieżąco w internecie, bo one się ukazywały niemalże w czasie rzeczywistym, były spotkania z ludźmi w tych miastach, w tych 31 miastach, przez które ja jechałem ciągiem przez prawie pół roku. A tych ludzi spotykałem także poprzez angażowanie tej naszej społeczności. Tu wchodziliśmy w tą relację z tymi naszymi obserwatorami, ponieważ ja przed przyjazdem do każdego miasta pisałem na Facebooku czy we wszystkich innych kanałach, którymi my się posługiwaliśmy, że oto jadę do Łomży, jak ktoś mi chce opowiedzieć Łomże, to przez 3 najbliższe dni będę. I zgłaszało się mnóstwo ludzi. Problemem było raczej wybieranie spośród tych, którzy się zgłosili, tych, którzy rokowali najlepiej, mówiąc brzydko, niż brak chętnych, bo w każdym mieście było to kilka albo kilkanaście osób, które chciały opowiadać o tym wszystkim. I w ten sposób powstawał ten, te różne internetowe emanacje. Oczywiście do tego dochodziło jeszcze to, że my co
dwa tygodnie łączyliśmy się z Radiową Trójką i Michałem Nogasiem. Ja opowiadałem tam o tej podróży na falach radiowych. Do tego dochodziły publikacje w internecie, między innymi w portalu gazeta.pl, przygotowywane przeze mnie, ale też przez naszych korespondentów na określone tematy. I jakby częścią tego wszystkiego, i właśnie celowo mówię nie zwieńczeniem, a częścią było ukazanie się książki Miasto Archipelag, która to książka jest tutaj wertowana w jednym z tych filmów już na głównej stronie. Ale ta książka jest tylko częścią większej całości, ponieważ oczywiście ta książka jest zapisem mojego przejazdu przez 31 miast. Ja sobie coś zobaczyłem, w większości rzeczy nie zobaczyłem. Była to jest taka osobista relacja i osobista impresja na ten temat. Natomiast jeżeli komuś brakuje w tym projekcie, czy w tej książce jakiejś części opowieści o jego mieście, czy o mieście, które jest mu bliskie, czy o mieście, które go szczególnie interesuje, to prawdopodobnie może je znaleźć w tych wszystkich emanacjach, znaczy w tych kilkudziesięciu już tekstach prasowych, które się ukazały w internecie, w Tygodniku Polityka, w Gazecie Wyborczej. Może go znaleźć pewnie, być może na falach radiowej Trójki w zapisie tych relacji. Może go znaleźć na flipboardzie w relacjach dziennikarzy, które flipowaliśmy, ale też projekt Miasta Archipelag cały czas był otwarty, to znaczy my cały czas mówiliśmy, że jeżeli ci czegoś brakuje, to się dopisz i na tym też budowaliśmy cały przekaz wokół tych miast, to znaczy, że jedna książka, która ma tam 300 stron, nie wyczerpuje tematu, bo nie mogłaby wyczerpać tematu, nawet jakby ją napisało 5 osób, a nie jedna, więc wychodziliśmy z założenia, że cały czas ten projekt może obrastać nowymi treściami. I on nie był multimedialny w takim rozumieniu właśnie wielorakości form opowieści. On był bardziej interaktywny poprzez to, że my bardzo gorąco zachęcaliśmy do wchodzenia z nami w różnego rodzaju relacje, czy to można było napisać, czy to można było się ze mną spotkać, czy można było samemu stworzyć jakąś formę, którą my udostępnialiśmy i pomagaliśmy opublikować w mediach, które były z nami zaprzyjaźnione. I to było coś, co dzisiaj wydaje mi się, znaczy jakaś taka forma, ja teraz pracuję nad zupełnie innym projektem, zupełnie niezwiązanym z Polską, ale mam wrażenie, że dojrzewa we mnie myśl tego, że po tych wszystkich książkach, które napisałem bez takiego wsparcia internetowego projektu, po doświadczeniach związanych z Miastem Archipelagiem, mam jakąś ochotę wychodzenia z każdym kolejnym projektem pisanym, choćby on był bardzo literacki, do sieci. I teraz się zastanawiam, czy na przykład research do mojej najnowszej książki nie udostępnię go właściwie w całości w sieci, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć, z czego ta książka powstała, co też może być jakimś tam przyczynkiem do dyskusji o tym, jak wygląda dzisiaj polski reportaż. Nie wiem, jak tam z czasem, ale będę kończył. Dziękuję bardzo. Thank you, Filip. Okay, moving on to our second speaker, who is going to be Lindsay. Lindsay, you want to sit there, yes? Yeah, it's perfect, no worries. I'm just gonna switch here to your thing and reload it. Okay, Lindsay will talk about her experiences and especially focus on when to choose interactive form instead of linear form. Also, she will touch the issues of production and post-production and what works and what doesn't. So the mic, I know, but I wanted to connect my credit card. Hi, can you hear me if I talk at this sort of level? The silly boot is because I broke my foot, so that's why I'm staying. Can you hear me now? That's better, okay. Yeah, I'll just stay seated because I'm wearing the silly boot because I broke my foot. So yes, it's a little easier to stay sitting down. My name's Lindsay Poulton. I work at The Guardian. I have done for some years, about 10 years. And in that time, my role has changed quite a lot. I think in response to the organization changing, but also in relation to our industry, which is, you know, changing and continues to change sort of around us. So I started in a documentary tradition, which I think is my passion, and I think that all the work that I do, whether it's sort of interactive or VR or sort of strange digital things, still comes from a place of documentary. So I think I'm still often referring to the grammar of documentary or those traditions or commenting on them or trying to sort of play with them or break them.
I thought I would talk about one particular project that I made at The Guardian a while ago about climate change. It's called Carbon Bombs. It was this particular one that is based in Alaska was one in a series of five interactive documentaries that we made as part of the Keep It in the Ground campaign that we did a few years ago. Now, Keep It in the Ground was an editorial endeavor to sort of try to talk about the fossil fuel industry and climate change. So a huge subject we were trying to tackle. All areas of the organization were involved, so reporters and podcasters and photographers and filmmakers and data journalists, everyone was throwing their sort of heft at this project to try to really engage in this huge, really complex subject that is climate change. So this series of interactives was just one component of that. But I thought it was an interesting subject to talk about because, or an interesting sort of piece of work to talk about because I think that that it brought together a really diverse team with lots of different skills. So myself as a filmmaker, also sound designers, composers, writers, data journalists, cartographers, and I think that we were able to sort of take pieces of those threads and knit them together in a new way and create a different form that I hope allows us here to access this story in a sort of deeper, more meaningful way. So Carbon Bombs, like I said, we were trying to talk about these fossil fuel projects that were from around the world that were about to sort of emit huge amounts of carbon dioxide into the world. That was our starting place. We decided that, climate change is a really often very theoretical, abstract subject, often about economics and politics and, huge things that can be quite difficult to sort of get a handle on. So one of our first decisions was to try to humanize it and tell sort of individual personal stories from each of our five locations around the world. So that was our sort of first decision, and that was the seed of the concept, as it were. But then I'm always really interested in projects when they're at that sort of beginning stage of what do they become next, or do they become anything? But why then do you make it an interactive as opposed to a film or a print piece or a graph? Or a podcast or something else. But I think with a story like this that is very abstract, does have very interesting data associated, does have beautiful pictures available to us, does have an interesting sonic landscape, I think we can sort of use all of those tools, as it were, in the toolkit, bring them together and sort of throw everything that we have at this, what I think is a really important story of climate change. So there we were at the beginning deciding that we wanted to tell human stories from each of these locations. But then we had to sort of decide then what that meant, what do we do? So in prosaic terms, in terms of production, we paired cinematographers with writers and sent them off to all of these five locations to do their journalism. We developed in sort of collaboration with our designers and developers a really specific visual brief. A camera is a wonderful tool and can do very many things, but I think that in trying to refine the visual language of this particular project, we tried to sort of give it strength. So we knew that we were going to use video and pictures and images in this way, so they were going to be located in the sort of window and the user would see them next to text. So we knew that that meant, putting a camera on a tripod always, that was the decision. Always having a locked off sort of frame, a still frame with a moving image inside. It sounds like a tiny decision, but I think these decisions that you take can be quite sort of powerful. I think this project would have felt very different if we used very dynamic camera work or handheld sort of photography. So that was one sort of way that we refined the sort of visual language of this. Because we were trying, our story was really about people and the landscapes that they live within. So we took a decision to use portraiture in a specific way. So I'd worked with a photographer quite a lot before in collaboration on other interactive projects, and we decided that we really liked this
this sort of strong effect that you get when you take pictures and or video portraits of individuals looking directly at you, sort of out at you. So we refined all of our sort of portraiture to behave in that way. So all of our pictures of our contributors, they're looking straight at you, at the user. Hopefully that is a way of sort of connecting our audience to them. And all of our landscape is a really big part of all these stories. Hopefully we're giving our audience a kind of unique insight into places that they wouldn't otherwise go, really exotic locations, you know, the Arctic, really remote places in China, all over Brazil, Canada. There you see some of the different places. So I think it was really important part of the project to have this sort of privileged view on these landscapes. But what that meant in terms of our shooting strategy was very big, wide shots of the landscape, or very sort of small, focused pictures of the individuals. I think that in doing things that are very big or very small and ignoring what's in between, there's a sort of drama that's created in the sort of tension between those things. So again, it was just about thinking sort of conceptually about what the visual language is that we were going to sort of use. Visuals isn't all of this project. I mean, we're not playing sound here, but I think that the sonic world of these carbon bombs is really important too. So all of the crews that went were briefed to record interesting sound on location, and we delivered all of those sounds to a really talented composer who created soundscapes that are unique and original for each of these interactives. And I think it's really easy to sort of overlook and underestimate what sound can do. But from a filmmaking point of view, I think that sound is sort of 70% of what we do as filmmakers. It has so much potential to be really emotive and atmospheric and bring meaning and storytelling with it. So we spent a lot of time and care over the sound in each of these pieces. And then, you know, so now here it is sort of alive on the website, and hopefully it looks like it's, you know, it looks beautiful, hopefully, and sounds beautiful and functions really well and doesn't break. But of course, it wasn't always thus. I think that, you know, there were plenty of things that went wrong and things that we didn't expect, and, you know, surprises. But I think that's all sort of part of the process. And I think that those are, in a way, the kind of magical things that you can learn the most from. So I thought there are a few sort of lessons, I hate to call them lessons or ideas, that I like to bring along into my you know, other projects that I do and work that I do now that I sort of learned in projects like this. One is about testing. It sounds really obvious, but I think that you can make the most beautiful interactive in the world, and if it doesn't work, if it breaks when users try to play with it or interact with it, it sort of doesn't matter. You may as well not even, you know, have done it. So I think that, sorry, it sounds like a very obvious thing to say, but it's so important, and I think it's something you need to think about, and I try to really sort of remember to think about right at concept stage, and when I'm thinking about schedules and budgets, you build all of the testing time and capacity into your work. But I think that relates to a sort of a different style of working. I feel like when I, and I don't know if everyone is like this or if this is just me, but when I was making films, before I started working in this interactive capacity, my style was to try to keep people out of my edit and lock them away until I felt like the film was finished and I wanted to show it to other people. And I feel like the opposite is a more useful way to work, to sort of tell people about your project and show people prototypes before they're working, when they're sort of broken and shonky and a bit rough around the edges, because that's when you get the most useful feedback. And my feeling now is that I'd much rather show some interactive work to somebody before it's ready and realize what's resonating for people or what's broken before you launch it into the world on the Guardian's website. So I think testing is an important thing, and a sort of open style and culture of working, I think, is something that I learned from this interactive world. Something I think we didn't get right on this project is mobile. We built it for desktop, and
I think that we built it a few years ago, but even now, in that those intervening sort of years, the world has changed, and we know that more than half of our audience now comes to us from mobile. So we sort of built a production schedule and a concept with a desktop experience in mind. And it's very easy to do that because you think, you know, as a producer, oh, well, that's the most beautiful way and that's how people should look at my work, shouldn't they? But actually, I think you have to meet audiences where they are, and if they're on their mobiles, it's worth sort of thinking about that and acknowledging that early on. I think that's about all for me. Yeah. Here. Thank you, Lindsay. Thank you. Well, that sounds really impressive, and you have a big team, and now we're going to switch to our third speaker, who is doing equally impressive work, but with a different, I could say, capacity. So, Karol Gruszka. Cześć, ja opowiem o swoich doświadczeniach z perspektywy małych i średnich redakcji i to redakcji, które funkcjonują na naszym rynku, a nie funkcjonują za granicą, czyli opowiem wam o tym, jak w zasadzie bez dużego zespołu, bez... troszeczkę bliżej, tak? Teraz dobrze mnie słychać? Tak? Jak bez dużego zespołu, jak bez ogromnych pieniędzy, funduszy i tak dalej, możecie w zasadzie jak my próbowaliśmy po prostu tworzyć jakieś interaktywne narracje, tak? Generalnie ta przygoda zaczęła się w redakcji Dziennika Zachodniego, w której wcześniej pracowałem, na przełomie 2012 i 2013 roku. I wtedy w redakcji poszukiwaliśmy takich nowych form opowiadania historii, tak? Nie chcieliśmy robić takich standardowych artykułów, tak? W zasadzie zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że świat się zmienia, tak? Dziennikarstwo się zmienia i że internet oferuje zupełnie inne możliwości opowiadania historii, tak? Więc zaczęliśmy się rozglądać za narzędziami, które pozwalają nam, w zasadzie wtedy pozwalały nam tworzyć historie zbliżone do tych takich wielkich redakcji, które tworzyły na przykład New York Times czy Guardian, tak? Ale nie mieliśmy jakby funduszy na to, żeby takie historie tworzyć, tak? Nie mieliśmy ani koderów, ani programistów, którzy mogliby nam zakodować od zera projekt, tak? I po prostu mogliśmy, po prostu redakcja nie było na to stać, tak? W związku z tym zaczęliśmy poszukiwać darmowych narzędzi, dzięki którym mogliśmy spróbować zbliżyć się do tych wielkich, tak, i pokazać te historie. I pierwsze taki nasz zabieg, pierwsze narzędzie, które wyłowiliśmy, to było narzędzie, które nazywało się wcześniej Kreatavist, aktualnie nazywa się Atavist, tak? I to jest takie narzędzie, które pozwalało nam tworzyć takie dokumenty, które miały taki inny sznyt, tak? Nie wyglądały jak... miały taką magazynową formę, tak? Nie były takie, powiedział, napaćkane, takie brudne w sensie treści, tak? Były takie bardzo czyste w formie, tak bym to powiedział. I to jest nasze takie pierwsze poszukiwanie takich narracji, takich form, które pozwalałyby wykorzystywać różne narzędzia, tak? Różne możliwości opowiadania historii przenikałyby się, tak? Jak na przykład fotografie, jak na przykład mapy, jak nagrania, jakieś audio i wideo i tym podobne. I to jest właśnie nasz taki w sumie pierwszy, albo jeden z pierwszych takich dokumentów, które zrobiliśmy o wywózce Polaków na Syberię, tak? I to był taki pierwszy jakby nasz poziom, powiedziałbym, wtajemniczenia w takie historie interaktywne, ponieważ później chcieliśmy robić coś więcej, tak? Chcieliśmy sprawić, aby ta forma tych reportaży nie była taka one-page'owa, bym powiedział, czyli taka scrollowana, tak, że po prostu przewijamy to jak zwykły artykuł, tylko żeby ona troszeczkę się różniła od takiego standardowego tekstu internetowego, więc nasze poszukiwania zaprowadziły nas w zasadzie do Francji, gdzie udało nam się zlokalizować taką firmę Honky Tonk Films, która stworzyła takie oprogramowanie do tworzenia interaktywnych reportaży, które się nazywa Clint. Generalnie pierwszy projekt, który stworzyliśmy w tym narzędziu, to jest, ja go zaraz przeładuję, wam go pokażę,
został właśnie stworzony przy użyciu tego programowania, tak? Tak jak powiedziałem, nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby zapłacić koderom, żeby ktoś dla nas to zaprogramował, napisał od początku do końca. To widzę, że się już coś nawet rozjechało, chyba. Tak. W każdym razie, generalnie to jest dokument z 2013 roku. To był pierwszy taki dokument, który stworzyliśmy w Klęcie. I jak widzicie, ta forma w tej historii już jest zupełnie inna, tak? To jest generalnie historia o byłym górniku, Marku Idziaszku, który maluje na szkle, tak? On maluje śląskie pejzaże, ponieważ jestem ze Śląska, więc generalnie takie tematy cały czas realizuje. Więc Marek to jest osoba, która maluje na szkle, maluje piękne obrazy. Co ciekawe, maluje je w inwersji, to znaczy, że maluje jakby odbicie lustrzane, a po odwróceniu jakby powstaje obraz, który tak naprawdę chcemy oglądać, nie? I tak jakby to jest taki pierwszy dokument, który zrealizowaliśmy w Klęcie. Tu widzę, że się po prostu już zaraz po tych latach coś tu zaczęło rozjeżdżać. Ale taki urok tego. Generalnie jakby dokument był podzielony na kilka części, tak? Jakby opowiadaliśmy historię właśnie Śląska, widziane właśnie przez obrazy Marka Idziaszka, tak? I tu na przykład możemy sobie pójść. To jest taka ciekawostka, która może was zainteresować. Marek Idziaszek namalował taki obraz, który się nazywa Pacyfikacja i to jest obraz, który opowiada o pacyfikacji kopalni Wujek. Już go zaraz odpalimy. Generalnie to, co jest jeszcze ważne, to to, że jakby pracując w Dzienniku Zachodnim i teraz w tym nowym miejscu, w którym aktualnie jestem, czyli w Silesionie, w zasadzie każdy robi wszystko, tak? Czyli ja nagrywam filmy, moja koleżanka trzyma mikrofony i tak dalej, blendy, więc nie mamy jakby czegoś takiego podziału, że po prostu ktoś jest odpowiedzialny za jakiś jeden fragment. Wszyscy robią wszystko i to powoduje generalnie to, że jakby no te pewnie koszty się trochę ograniczają. Mamy problem z netem chyba, albo z projektem. Tego już nie wiem. Okej, w każdym razie pójdziemy dalej. Kolejny projekt, który zrealizowaliśmy, w zasadzie jeszcze po drodze był jeden, ale jakby ten projekt jest o tyle istotny. Obywatelki i obywatele Polski. Słyszę jakiegoś ducha? Tak? Czekaj. O, coś tu się Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was. Okay, no to jeszcze wrócimy do tej pacyfikacji kopalni Wujek. Jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. To jest właśnie generał Jakub. Ojczyzna nasza znalazła się na generałem. W każdym razie, jakby opowiadaliśmy tą historię nie tylko Śląska, tak jak w tym przypadku, tylko też na przykład o historię Polski właśnie przez obrazy Marka Idziaszka. Jakby to, co jest ciekawe, to że próbowaliśmy też łączyć, jakby krosować pewne rozwiązania takie pomagające jakby opowiadać historię, tak? Jak wiemy, jest dużo w sieci rozwiązań, które pozwalają się osadzać, embedować na stronach i tak dalej, tak? Więc myśmy też z tych narzędzi korzystali. I teraz nie wiem, czy zadziała, mam nadzieję, że zadziała, ale w każdym razie wykorzystaliśmy takie narzędzie Gigapixel, na przykład, które pozwalało nam bardzo, bardzo mocno zbliżać się do poszczególnych obrazów i po prostu jakby po nich snuć historię, tak? Poruszając się po nich. W każdym razie przejdę dalej teraz do kolejnego dokumentu, który akurat nazywa się Pokłady Pamięci. I to jest w zasadzie ciekawa rzecz, ponieważ okazało się, że w takim małym zespole, nie mając w zasadzie za dużo pieniędzy, można robić rzeczy, za które ktoś będzie chciał zapłacić redakcji, tak? I tak było właśnie w przykładzie Pokładów Pamięci. To jest projekt, który został zrealizowany przy współpracy takiego dużego centrum handlowego Silesia City Center. Generalnie jakby projekt powstał przy okazji 10. rocznicy urodzin tego centrum handlowego, tak? Chodziło tu o to, że wcześniej na terenie wspomnianego centrum handlowego znajdowała się taka bardzo stara kopalnia Gottwald. Tam bardzo dużo pracowało ludzi, w ogóle bardzo stara to była kopalnia i ona później w latach 90. została zlikwidowana, tak? Zrównana z ziemią i na jej miejscu po prostu powstało wielkie centrum handlowe. W 10. rocznicę powstania tego centrum handlowego właściciele tego obiektu zgłosili się do redakcji po to,
żebyśmy przygotowali dla nich projekt opisujący, jakby to miejsce, jak wyglądało i tak dalej, tak? Więc przygotowaliśmy taki projekt, który się nazywa Pokłady Pamięci i opowiada generalnie o miejscu, które było przed Silesian City Center i które się zmieniło, tak, które wychowało wiele pokoleń mieszkańców tamtych dzielnic i tak dalej. Generalnie to jest dokument, który pokazuje właśnie, że warto robić na początku rzeczy, tak jak było w naszym przypadku, które w ogóle były w zasadzie, można powiedzieć, pro publico bono, tak? W ogóle myśmy na to nic nie dostawali, robiliśmy to z pasji, bo nam się chciało, bo lubiliśmy po godzinach zostać w pracy. I tak to właśnie, tak w zasadzie to powstawało, tak? Ale gdybyśmy tego nie robili, tak? Gdybyśmy po prostu nie siedzieli po godzinach pracy i po prostu nie bawili się i mówili sobie, ale będzie fajnie, no nie, zrobimy super fajny, interaktywny materiał, to nie przyszłaby do nas Silesia, nie mielibyśmy z czego pokazać Silesię i dzięki temu, przez to nie mielibyśmy w ogóle jakby starać się o kasę na przykład taki projekt, jak teraz, który wam pokazuję, tak? Generalnie ten projekt składa się z trzech części, opowiada historię kopalni Gottwald, opowiada historię o ludziach, którzy w tej kopalni pracowali. Pierwszy rozdział to jest rozdział poświęcony historii tego miejsca, tak? Czyli tutaj po prostu możemy sobie przeczytać o tym, jak dzielnica katowicka Dąb się po prostu zmieniała na przestrzeni lat i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego możemy sobie jeszcze przejść przez takie trzy rozdziały, które opowiadają historię Dębu, opowiadają też o jakby samej historii kopalni i o kościele w Dębie, który jest bardzo istotnym punktem spajającym dawniej dzielnicę, a który po wybudowaniu Silezji został rozdzielony przez bardzo taką szeroką drogę ekspresową, tak? I ta dzielnica została przez to podzielona i przez to jakby te więzi troszeczkę zanikły, ale na szczęście włodarze Silesii City Center wybudowali w centrum handlowym kaplicę, więc nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna kaplica w Polsce w centrum handlowym, jeżeli nie, no to może, że to jest właśnie jedyna taka w Polsce. W każdym razie tam też jakby dzięki temu jakby proboszcz połączył dwa brzegi dzielnicy. Drugi rozdział to jest rozdział, którym już możemy jakby doświadczyć takiego ludzkiego, bym powiedział, pierwiastka. I tutaj już po prostu możemy wysłuchiwać historii, tak, ludzi, którzy tam pracowali, zjeżdżali na dół i pracowali po prostu na kopalni. I teraz przejdę do takiego projektu, który teraz przygotowałem w zasadzie półtora miesiąca temu. To jest już projekt, który przygotowałem w nowej redakcji. To nazywa się ten projekt Nikisz Niesporka. Podobnie jak projekt, który przed chwilą widzieliście, czyli Pokłady Pamięci, ten także został zrealizowany przy wsparciu finansowym akurat w tym przypadku miasta Katowice. Tak samo myślę, że gdybym nie miał wcześniej takich realizacji na koncie, prawdopodobnie miasto wtedy też by nie wyraziło chęci na to, żeby coś takiego zrobić. W każdym razie zaufali nam, czego wynikiem właśnie jest ten projekt, który mogę teraz pokazać. Ten projekt został zrealizowany jeszcze w mniejszej redakcji niż Dziennik Zachodni, tak na dobrą sprawę, ponieważ Silesian to jest redakcja, która zaledwie liczy w sumie, będzie dopiero liczyła, obchodziła rocznicę pierwszą swoich urodzin w październiku, dokładnie 3 października, więc nawet nie liczy roku. Jest to także bardzo nowy projekt. Mimo wszystko, mimo tego, że jest to projekt młody, który nie ma bardzo dużego zaplecza, to udało się zrealizować taki projekt, który mogę wam teraz pokazać. Tylko mam problem chyba z siecią delikatnie, ale... Ten gąb, który tu wlatywał, to nie był doklejony i tak dalej, bo to zawsze ludzie się pytają, czy tam go ktoś wklejał, czy nie. Nie wklejaliśmy go. Po prostu przyleciał i tak po prostu zaistniał. Tak, no i to jest dokument, który zrealizowaliśmy właśnie półtora miesiąca temu, który wprowadza taką możliwość wyboru ścieżki, tak, podążania jakąś drogą. To akurat są trzy takie ścieżki, dzięki którym możemy po prostu jakby słyszeć, wysłuchać historii o Krzysztofie Niesporku. Generalnie Krzysztof Niesporek to jest taki legendarny śląski fotograf, który zmarł 2 lata temu. Facet miał generalnie... prowadził zakład w spadku po swoich dziadkach, po ojcu. W 2020 chyba roku będzie obchodził 100. rocznicę istnienia, więc jest to dość stary zakład. Generalnie tutaj możemy się w tym dokumencie poruszać jakby trzema ścieżkami, tak? Pierwsza z nich to jest ścieżka rzemieślnika, druga to jest ścieżka artysty, a trzecia to jest ścieżka fotoreportera, tak? Ponieważ Krzysztof Niesporek, mimo tego, że... To była jego
był rzemieślnikiem, tak, że wykonywał taką fotografię typowo zarobkową, fotografię weselną i tym podobną. Miał w sobie taki pierwiastek fotoreportera, tak, bardzo lubił rejestrować to, co się dzieje na Nikiszowcu, tak, czyli w tych takich, no to jest Nikiszowiec, to jest w ogóle specyficzne osiedle, bo to jest osiedle patronackie, które powstało na potrzeby kopalni Gotwa, boże, kopalni Wieczorek, która była nieopodal. I to jest generalnie historia o człowieku, który się tam wychował, miał tam zakład i tworzył tam różne fajne rzeczy. Jakby konkluzja jest taka, że nie potrzeba jakby z mojej perspektywy przynajmniej, z tego co widzę, jakby wielkich nakładów finansowych, wielkich zasobów ludzkich, żeby móc tworzyć ciekawe rzeczy, tak? Oczywiście, wiadomo, kiedy pojawiają się pieniądze, momentalnie jakby się pojawiają nowe możliwości, tak? Możemy kogoś zatrudnić, komuś coś zaoferować, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale w sytuacji, kiedy tego nie mamy, nie ma tragedii, tak? Ponieważ możemy po prostu sięgnąć po jakieś narzędzia zewnętrzne, dzięki którym możecie przygotować po prostu takie historie, które no mogą się zbliżyć chociaż troszeczkę do takich wielkich tuz, jak tu obecnie. Dzięki. Okej. Okay. And last but not least, Rodrigo. You wanna join us here or speak from there? Okej. Okay. Do you want to jump to your presentation as well? Yeah, we can start from there. Okej. Okay. Okay, I'll help you here. Okay, you go. So I'm Rodrigo de Benito Sanz. I'm a digital art director for the New York Times Magazine, but I used to work as a graphics editor for the New York Times right in the newsroom. So I have a little bit of knowledge of like different worlds, a more magazine-y world, which is usually, it's a weekly, it's the supplement of the Sundays, and it has a different kind of stories. And then stories for the newsroom at the core, where I was used to do interactives and graphics for all different desks, sports, and so on. And here today, I'm going to talk a little bit about the kind of projects that we do mostly for, I mean, our projects were desktop, mobile, tablet, but we realized at the times that more than 50% of our audience is coming from mobile. Lindsay mentioned that already. And as much as we devote tremendous resources to these projects and we try to make them beautiful, and of course they're going to shine much more on desktop with huge photography, better performance, the reality is that most of our audience comes from mobile. And so we have to think of them, and we are trying actually to think of them first. We have a few projects that we conceived for mobile only, and then we start thinking of the desktop experience, and there are other projects that we start from desktop, but we devote much of our time to see how they would work on mobile. So one of the big challenges of mobile is that you don't control your audience as much as you control it on desktop. Your audience can be on the subway, checking the phone, can be in bed, reading quietly, can be having breakfast. And this presents a huge challenge, not only because of the sizing of the device, but also because of the attention span. And we keep talking about like how our attention spans keep getting shorter. And this is something that we have to keep in mind. We have to reduce the units of information in a way that like we don't lose our audience. We have only, when you're loading a website, you have only a few seconds to capture your audience. So you have to create something engaging from the very beginning, unless that person already knows about that project and goes to that project for that specific reason. The amount of stories that we publish today is huge, so there's a lot of competition to get that attention. And in fact, I have here like a ton of projects, hopefully channeling a little bit of that hectic pace that we have when we're producing things. So as I said, like there are a few challenges specific for different kinds of types of storytelling. One of the things that we do a lot of the times is long form. We like to talk, and we create these long stories, and that works fine in normal newspaper where you can like browse through the columns. Especially in the magazine, this was a story for the magazine talking about the Arab Spring, covering different countries. Beautiful piece. It was almost like a book, and it came like the full issue was about these stories.
the reality is when you put it on a mobile, it's like scrolling and scrolling, never ending scrolling. We have like these five chapters, but nonetheless, like you have to, this is super interesting reading, but I had to return several times to finish it. So that is one challenge, and we still haven't completely cracked the way how to solve that, because sometimes you do need that number of words to tell a story with all the nuances. One idea is like to include more breaks, like more photography, more charts, pull quotes, like something that keeps audience interested. But the reality is sometimes it's just reading and reading. And in some cases it will be fine. This particular story was super interesting, and I kept returning to it even if it felt like super long. Another challenge that we have is how we treat photography. So we, as we're moving more towards like visual journalism, we want to include more photography, more visuals, more video. Sometimes though, we are, this is also a magazine piece, we are receiving media from photographers that will not allow us to crop the photos. And this creates a big challenge. Because mobile browsing is vertical. As much as like photo editors and other people will be like, oh no, you can turn around your phone, no one really does it. Like people will read like this. And you cannot believe how many people I have to tell this. And they are like, no, of course I turn my phone. And it's like, well, you're maybe a weirdo. No one does that. And so there's a lot of convincing photographers and photo editors into like, okay, let's like bring in some vertical photography. It will look better on mobile. You can make it more immersive. The issue is even larger when you want to do something full bleed, meaning like it will get to the edges of your viewport. In that case, you're, no matter what you're doing, there's always some sort of cropping. And so that is a little bit of a challenge. For some projects, we had to, this one in particular, it won't load, but it's like a beautiful collection by Nicholas Nixon. He photographed his wife and her sisters over 40 years. And you can see like it's the same four sisters over 40 pictures. You can see them age over 40 years. And this basically because I couldn't, this was one of my first assignments at the time, and because we couldn't crop the images, I was like, oh, how am I gonna create this immersive experience? And it was just a grid. Like it's not even like that revolutionary. But most people who had done this piece before had done slideshows. And I was like, what if you can get, I have very little time with my audience. So what if I can give them the content right away? And then they can decide if they want to like magnify a photo or not. If it loads, then you can see it bigger. And so, but I give the audience that control, right? And I give them access directly to that kind of content. This ultimately was posted on, so the New York Times tries to promote certain stories on social platforms. This one did particularly well, and it became the most viewed story of the year in 2014. How many tabs? One more, okay. That was in terms of content. I mean, there's many more challenges, but in terms of, technology, there's also a lot of challenges, and these ones we are more familiar with. Connection speed, like you don't know exactly. For instance, in the US, most people have very high speed connections, but if you go outside the US, that is a problem. And even like in the US, if you're in the subway, the connection is very poor. The processing power of the devices, I mean, a lot of people have latest technology, iPhones and Androids, but like the reality is like when I send links to my mom, half of those links sometimes doesn't work. And then the software version, this is a big problem because we produce stories and we test around, and Liz's point is very important that like you need to test a lot of your projects, but there's also an issue of maintenance. When you put out a project, you will return to it after 6 months or a year, and you discover that it doesn't work anymore because something in your browser changed. And this on mobile is even more obvious. Like on mobile, the technology changes much faster. This project, for instance, the New York Times publishes every 2 years, we do like a big, extravaganza of interactives around Olympics. This was our last year's set of interactives for Olympics, and in this particular case it's working well, but like for instance I tried this morning on my iPhone and I couldn't get past the second video because the
version of browser changed, and I'm not willing after a year to return to that code and open that box again and figure out what's wrong. This particular project was interesting because it's probably the biggest project I've done at the Times. As I said, it's like the Times tries to put together these like interactive extravaganzas every 2 years. And this year, our main focus was let's make it mobile first. So we tried to create some sort of like Snapchat experience where everything are like these looping videos, and you just go through different cards, and the interactive disappears at some point. You can see it if you have like on your phones at some point. It's pretty cool because it's all these like small clips of videos, and they are mostly, they look like animated GIFs, but they are videos. And this was before video was being, you could autoplay videos on mobile. Now it's like more, it's something that is supported and you can do that. But at the time when we published this, you couldn't. Sorry. And then all these challenges, as I was describing, offer opportunities for new forms. For instance, we are focusing more lately on things that are more what you would understand as interactive. So we do a lot of quizzes. We try to incorporate different forms of media. For instance, audio, which is something that has been mentioned already here. And it's actually a huge challenge. Even for this Olympics project that I just showed, we had audio, but in some cases, like people are not gonna pull out their headphones and hear it. So it goes back to this idea of like, at the beginning, when you're doing a mobile project, you have to think that the conditions under which your audience is receiving this project are not the conditions that you think, basically, or are not those ideal conditions. One of the biggest challenges that you have when you create these kind of projects is that you're creating those projects on your desktop, but the project is for mobile. And so it's very hard to imagine all those like challenges in advance unless you know the platform very well. I wish there was some sort of content manager system that was like mobile first, and you could create everything from your mobile phone, because that would give you a better idea of how it really is to produce something for your phone. I have here a few more projects, mostly considering the time. This is a photo essay. This one, I don't know how I was able to convince the photo editors to put all these photos full bleed. All these photos are were done by Paolo Pellegrin, who is an amazing photographer. He was embedded with Doctors Without Frontiers, Without Borders, on a boat, and they were tracking refugees coming from the coast of Libya. And in this particular case, they encountered this boat overcrowded with refugees leaving the coast and sinking, basically. The conditions on this boat were ridiculous. Like they had like hundreds of people. There was like a hole in the boat where more people were underneath. So we tried to, he followed everything with, he created all these beautiful photos, and we interspersed text in the photos, but we tried to make everything very cinematic. And one of the only ways to do it was like, okay, you have to take advantage of the full screen. You have to create some sort of animation that like feels more like a fading slideshow rather than a normal scrolling experience, because that's the only way that is gonna feel more immersive in a way. So we have like a couple of videos and these photos, and the story, I mean, works mostly because of the content, but also because the delivery system is very simple and is very native to mobile. Many of these experiences that we do on mobile are swiped based. So whereas like, I always say that desktop is more scrolling, mobile is more swiping. And it is a little bit of that. Like you have these distinct gestures to differentiate the experiences. One of the other opportunities that we have when we work on mobile is the access to the native APIs of the phone. And an API, basically, an API, it's a way to connect with things that are external to where you are. For instance, the API of the camera of your phone lets you use the camera of the phone. The API of Spotify lets you access Spotify. The API of Google Maps lets you access Google Maps. That way you can jump from Safari to Google Maps to Spotify. And so in some of the projects that we do, considering the technical limitations, we try to access those affordances. In this particular case, we put together a lot of user-generated
a lot of projects with content created by users, and in this one we were asking for people to tell their experiences about race in the US. And so you could hear, it's a normal form, you write your thing, but you could also upload a video directly from your phone. And that, it's interesting because at the end I think a lot of people, out of a little bit of vanity maybe, they end up like setting up like a full kind of studio and they record themselves in the best way possible, but they could potentially have recorded themselves as they take a selfie. Another thing that we use, in this case we used Google Maps. So this was a story about murders in the Philippines. Rodrigo Duterte, who is the president of the Philippines, has been on this like war on drugs and basically like killing people left and right without really doing any trials or anything. And so we sent one of our best photographers there, and he was in the Philippines for about 35 days, and he witnessed 50 something murders. So every night he was like taking photos of these murders. And one of the ideas that we had, apart from the beautiful photos, was like, what if we have these locations of the murders, what if we also allow users to use a street view to see that these locations are normal locations, are normal streets. They are not going to the suburbs or somewhere hidden to do these murders. They are doing them like in places that you would normally go through, like a market or something like that. And so I don't think it will work here, but basically you click on location and then it will open Google Maps on a street view, and then you can see the normal location. And we thought that was very powerful to use the technology of Google Maps to show that. In this case, we were using Spotify. We wanted to show Bob Dylan's influences in his music. And so because of licensing issues and so on, it's very hard to get access to all those songs, but Spotify has all figured out for you. And so we used their API to do that. I think we'll skip farther. Okay, cool. So as I was saying, like, there's a lot of opportunities to be done. A lot of things that you can do on mobile, particularly as technology is getting better and better, older devices, like people keep changing their phones. So you can do more things. But at the end of the day, you have to remember that you have to remember that like your audience is on mobile. This ideal world of delivering stories is maybe not the context that your users are going to receive these stories. And don't remember content. At the end of the day, like this was said before, but there have been some stories that were very successful and they were not very mobile friendly, but because the content was so amazing, they worked. So there is opportunity there as well. Like remembering that like if your content is engaging and the written word is engaging, that works too. So with that thought, I basically wanted to end that talk. Thank you. Thank you. Okay, that's it works. Okay, we can switch off this. Okay, let's thank all of them for that starting input. We will switch off the screens, and I'm gonna sit. Oh, there was a chair here. A little bit more here, so before we can, okay, jump into here. And hold on. Now, if you have any questions, feel free to jump in at any time. Just taking my notes. Do we have a special person with the microphone? You have already a question? Oh, that's a dream coming true for a moderator. Are you the special person? Okay. Thank you. Hi, I would like to thank you all for your presentations, and especially I'm really pleased that I get to know, like, you know, like the background of creating content for Guardian and New York Times, because I love both platforms, and I use your mobile apps. So yeah, I'm the mobile user, the mobile one probably. So I would like to ask you, if you do user tests like a lot, because I think that it is very important, like to check the proper environment in which we
obtain the news. And I also would like to ask, how do you like get an idea for this very fresh presentation of content? Because New York Times sometimes, have like very very clear interface. I think that the text is like the main main source of content, and in Guardian, in fact, we have like all of our senses, maybe like they can get something from it. Yeah, sorry, I'm a bit nervous. Yeah. Anybody wants to jump in? Thank you. Anybody wants to jump in? I mean, I can start. I mean, we probably have like a similar approach, actually. I think that the Guardian and the Times, in many cases, like overlap in terms of the way we approach stories. From what I remember, there were two questions. One was about user testing, yes. And the other was more about like the structure and the how we approach those stories. Answering the first one, it's interesting. We do a lot of user testing. So there's two kinds of testing that we do. We do user testing, and then we also do technical testing, just like to make sure that things work the way we envision. We don't do that much user testing on individual stories. We basically don't have the resources. So a lot of it comes out of intuition. When we do a lot of experience design, we're basically thinking, okay, this is gonna work with the users, and sometimes it does, sometimes it doesn't. What we do is try to analyze afterwards, when we publish something, how it worked. And if there are things that we find that they are valuable, we try to integrate those things into our core product. So we have designers like me doing design, design for individual stories. And then we have a lot of designers working on the platforms, like the mobile app that you use, or the iPad app, or even our core website. And that's most of our stories will go through that platform. And so for when we design things for the platform, we do a lot of user testing. We have like plenty of focus groups, and we ask everyone, and we, for instance, to give you an idea, we've been trying to change our homepage, and it's been 2 years already because of the amount of bureaucracy and user testing that we're doing. I feel lucky that I'm actually exempt of that, because it ends up being a huge headache. But yeah, I mean, a lot of the ideas that we end up designing in the newsroom end up as part of our core products. Like, for instance, even the idea of including many more visuals, or the way we structure stories these days compared to a year ago, for instance. And I don't know if you want to talk about the other question, maybe. One thing to that. So yeah, similar to the Guardian, we have we have a department who specializes in user testing, but I think there's a much more sort of small scale way to do it that I think there's nothing more useful than a pen and paper. And I think it's really like from concept stage, from a producing point of view, I think right at your concept stage, the best thing you could possibly do is sort of draw your ideas down on a bit of paper that you're not precious about, that you're happy to tear up if it's all wrong, and just go to a cafe and just ask, talk to people about it, or talk to your mum, and you know, friends and non-friends, and just get a sense of things. And one of the reasons I think it's really useful to do it just with a pen and paper is because if you've spent loads of time writing it, or loads of time with a developer creating something, you'll be more attached to it and more sort of inclined to hold on to it. But if it's just a scrap of paper, you'll be more willing to sort of let it go. So I think there's a really kind of low impact, like, you know, I'm a person just testing an idea way of doing user testing too. Okay, awesome. I have so many questions to you, I don't know where to start. Filip, because you are you use the tools differently than, let's say, all the than others. If you were starting your project today, what would you change? And can you give him the microphone? We have only one left. Ja myślę, że najwięcej to byśmy zmienili w tym projekcie, czy włożylibyśmy więcej w wysiłku w targetowanie tych naszych treści, bo nam wyszło, naszą ambicją było angażowanie tych wszystkich
platform typu Flipboard, typu Facebook, Instagram i tak dalej. Wchodzenie w tą interakcję z naszymi odbiorcami, pozyskiwanie od nich informacji. Natomiast w pewnym momencie, gdy śledziliśmy statystyki tego, gdzie docieramy i do kogo, okazało się, że nie do końca docieramy do tych ludzi. To znaczy, że docieramy do dużych miast, docieramy do tych mniejszych, które są naszymi bohaterami, ale tych mniejszych nie interesują już inne miasta takie jak oni. I to było chyba naszą największą porażką, która nas trochę zbiła z tropu. Potem to zaczęliśmy naprawiać, pompując trochę więcej pieniędzy w komunikowanie przez Facebooka i targetowanie Facebookiem już w konkretne miejsca. Za pomocą i reklamy ludzi. Po prostu. Tak, okay. Po prostu. Ale to nas trochę rozczarowało na tym pierwszym etapie, że ludzie, powiedzmy z Kalisza, już nie są zainteresowani innymi miastami. Naszą ambicją było stworzenie takiego projektu i takiej opowieści, która byłaby, gdzie nazwa miasta byłaby nieistotna, a skala miasta miała być istotna. Znaczy, że ludzie z tego Kalisza chcieliby poczytać, co się dzieje w Koszalinie, bo to w sumie też ich dotyczy. I dopiero poprzez te działania już takie bardzo specyficzne i nakierowujące się na te miasta nam się to udało robić, bo samo z siebie to nie wychodziło. I myślę, że tutaj byśmy w to bardziej poszli. I pewnie byśmy bardziej jeszcze angażowali, na przykład mieliśmy jakieś ambitne plany związane z Instagramem i z wykorzystywaniem hashtagów do tego, żeby oni nam jednak podpowiadali pewne miejsca i pewne lokacje, ale trochę nam zabrakło ludzi do tego. Pewnie najprostszą rzeczą, którą mogę powiedzieć, jakbym to robił drugi raz, to bym chyba jeszcze więcej pracy włożył w pozyskowanie budżetu, bo zrobiliśmy to za połowę budżetu, który mieliśmy. Yeah, money solves all the problems. Zrobiliśmy to za połowę budżetu i tak uważam, udało się zrobić dużo, ale jakbyśmy mieli tą drugą połowę tego, który zakładaliśmy, to mielibyśmy o wiele większe możliwości. Okay, Rodrigo, because you showed us a couple examples when you actually engage the user, you know, through the API, trying to get something out of it. Do you have any other techniques or some projects where you try to get just not only present the story, but to get the reader more engaged? Yeah, I mean, we're actually doing that much more. Sometimes it's hard because of the way we receive the stories. Sometimes the stories are like half-baked, and then we're thinking, okay, how to complete that, those missing pieces. But in the case where we have full control on the conception of the story, another thing we do is, like, for instance, I mentioned quizzes before, we collect the responses of readers, and then that will create like a little bit of a feedback where we show readers the feedback of other readers. Okay. And I think that's an interesting idea because like we don't know really what we're gonna get. And it only completes a story, or even if we have a hypothesis, it only completes our hypothesis once we have published. That to me is one of the main projects that we've done where we have this idea of getting something from the reader. Okay. Lindsay or Karol? Lindsay, you mentioned so many people involved in your stories, composers, data journalists, graphic designers, and so on and so on. Is there any like average number of people involved in the project, or how do you decide basically who do you want to get involved when you work on such a big story? Yeah, that's a really good question. No, I don't think there isn't sort of average. Mm-hmm. Do you have like an example of the biggest project? Like, I think that the VR project that we made, 6x9, was huge. It was created in CGI. Mm-hmm. I mean, that just there's just huge teams involved with producing something like that. But that doesn't mean that there's idea what huge means, like 20 people, 50? Like more than 20 people. Okay. Yeah. We worked with a post-production company, The Mill. Karol is laughing. It's hilarious, I know. No, but that was, that was the first time we worked in VR. It was the first time we worked in CG. You know, it's not a proxy for the way that we work. I do work in other ways with really small teams. And I'm aware that, working at The Guardian we have a lot of really talented
sort of creative people, so we have a lot of different skill sets in-house, and I'm aware that's a really privileged position. I don't think that we necessarily work with 40 people all at one time for the entire duration of a project, so it doesn't mean there's 50 of us sat in a room for 6 months, okay. You know. Yeah, of course. There may be, you know, one or two people leading on the project. As a producer-director, I'm often the one who's there from, you know, the beginning to the end. It's sort of always the case, isn't it? There tends to be one person leading a march. But yeah, I think that there isn't an average. So with the carbon bombs example, there was, I was producing, directing, I worked closely with two sort of editors, one more of a newsy sort of editor who was taking care of all the keep it in the ground stuff, one who was a more special project editor who I was just working closely with on the series. Each, so there were five locations, each location had a photographer and a writer who went out. And the cinematographer, they shot the video, they recorded the sound, so they're like a one-man band sort of setup. They came back, I edited the video and did that sort of level of post. There was also designers, a designer developer sort of in one human being, and there was another designer who was also a cartographer. So like it wasn't a ginormous team, considering we ginormous. I like the word. Yeah. Considering we did five sort of quite big stories from around the world. Yeah. Okay. I'm just doing a swipe. Oh God. Okay. I saw you first, so you win. and there is the So one question, please. Yes, one question I have to Lindsay about your team. You said that there was exactly big team and so on, but were there local people who you sent out, or were they based in like the Guardian photographers and you just told them that this is the project, just please do films and so on? So how did you gather the people, and who were they for you as a production manager? Yeah, no, it's a good question. I think we do try to work with local journalists as much as possible for sort of very prosaic kind of reasons of it's cheaper and it's easier, but I think also more sort of editorial reasons that the people who live there in those communities tend to know them best. So with some of these projects, we did have journalists who that was their beat or they were based there. So yeah, that was the case in not all of the teams. So for instance, like there was the cinematographer in the Chinese story was based in China, but the writer wasn't, you know, so it was different in the different sort of setups. But that is something that we do try to do with, you know, all of our stories. It's something we consider, if you see what I mean. Can you pass to the... Yeah. Hi, I'm coming from the educational side, so I want to bring in some aspects that might be interesting, I don't know. But so I teach in school. One question. I teach in school and I talk to students about how they consume news. And of course, it's all about social media. And there will come a time when like they don't know the brand, the Times or the Guardian. They just flip through their feed and whatever comes up is news to them. Which is a scary thought for us, but it's the reality to them. So my question is not just about user testing about what you're doing, because like you're already preaching to the choir of people that know that you give them quality, and now you do it with a digital way. But what are the ways of how you find the important, like the new audience, and how do you reach them? Is there also ways of telling it new? How to? What would journalism look like if you weren't the Guardian? Or the Times, or like basically you two guys that are sitting there, you trying your other ways to conform that stories. Like, what are the ways to do that? Okay, thank you. So, for instance, I'm not directly involved, but I know that the Times, we are trying to familiarize younger readers with our brand. And one way is we're trying to identify what platforms they use, one of them being Snapchat. And so the Times recently created a team that is dedicated only to Snapchat. So they will translate whatever stories they feel will work better with that audience into a Snapchat stories. We do have also people that are only working
within Instagram, or very platform specific, and hoping that once those people familiarize themselves with our brand, they will follow us when they get older, right? I don't know, I wonder if The Guardian actually... Oh, okay. Sorry, and I think you wanted to need to talk about this. Should I say one? One, yes. One very small thing. Same. We are investing, like we have teams who work specifically for Facebook or specifically for Instagram, but I, from like kind of a personal point of view, sort of invest all my hope in you and people like you, because I think there's a real question around literacy and not just about brand awareness, but kind of a wider sort of social and media, separate things, awareness about how children and young people engage and share their information and engage in a dialogue, like with the media, critically. So yeah, I think it's a really big question. You want to say something, Filip? No. Ja tylko dodam, że ja nie. Mnie interesuje, gdzie oni konsumują te treści, czy gdzie ich szukają, bo pewnie w mediach społecznościowych, jasna sprawa. Mnie bardziej martwi to, że ja nie wiem, co ja bym miał im opowiedzieć, żeby było to dla nich ciekawe. Bo to, gdzie oni to robią, to jest zadanie dla wydawców i tych wszystkich, którzy zajmują się już publikowaniem tych treści. Natomiast ci, którzy tworzą bezpośrednio, czyli ja jestem reporterem, fotografem, powiedzmy, to ja nie wiem, jaką opowieść miałbym im przedstawić, żeby ona była dla nich interesująca, i mnie strasznie to przeraża, i teraz jestem na etapie, że próbuję się tego dowiedzieć, ale jeszcze nie wiem. Karol, I wanted to take that question but change it a little bit for you, because you represent a different type of medium, regional, local. How does it affect your readers, your local community? Does it grow? Does it bring new people? Do you have any feedback? Mówisz teraz o... Mówi o tym, że reprezentujesz medium lokalne. Mm-hmm. I w jaki sposób te produkcje, które robisz, które są raczej charakterystyczne dla dużych wydawców, mm-hmm, sprawiają, że takie medium jak wasze na tym korzysta? Okay. Generalnie, powiem tak. W Polsce takie multimedialne narracje i tak dalej nie są jakoś szczególnie powszechne. Bardzo często odbiorcy... Ale to rozgraniczmy może, że to czy powszechne w sensie, że mało osób je produkuje. Mało osób je produkuje po prostu, tak. W związku z tym wiele osób nie wie w ogóle, jakby się to konsumuje, tak? Otwierają się jakaś strona, tak? Widzą jakąś magiczną formę, dość dziwną, która nie pasuje do tego, co dotychczas widzieli w sieci, w polskiej sieci, tak? I nie wiedzą, jak to po prostu zjeść, tak? W związku z czym bardzo często jest tak, że z moich doświadczeń, że bardzo, bardzo dużo ludzi jakby rezygnuje z dalszego konsumowania konkretnego projektu ze względu na to, że po prostu nie wiedzą, jak się po nim konkretnie poruszać, tak? W związku z tym na przykład, jak przygotowaliśmy Nikisz Niesporka, no to po prostu była ogromna instrukcja, która wyjaśniała, tak, jak się po tym projekcie poruszać po to, żeby użytkownik po krótkim czasie nie uciekł ze strony. Okej, okay, a wracając jeszcze do mojego pytania, w sensie, okej, okay, masz ludzi, którzy mm-hmm nie rozumieją do końca nawigacji, ona faktycznie jest zupełnie inna od typowej okay portalowej, czyli z linku wchodzimy w artykuł. Chodzi mi o takie proste efekty. Co wy jako Silesion, czy wcześniej jako Dziennik Zachodni macie z tego, poza oczywiście, że jakby masz własną satysfakcję? No tak, mam własną satysfakcję, to jest chyba dla mnie... Jeszcze, pozytywnie to mówię. Absolutnie, i wiesz, znaczy to jest w pewnym sensie podjęcie misji, tak? Czyli podejście do tematu dziennikarstwa w sposób odpowiedzialny, w sposób innowacyjny, tak? Czyli chcemy o fajnych tematach, mocnych, nośnych, opowiedzieć w inny, ciekawszy sposób, tak? I wiadomo, na Silesionie pojawiają się treści różnego ciężaru, tak? Ale te treści, które są godne uwagi, po prostu staramy się w pewien sposób jakby wywyższyć, tak? Poprzez na przykład nadanie jakiejś specyficznej formy. Okej. Okay. Tu były pytanka, którą minąłem. Listen, in 5 minutes our scheduled time will be over. But if you want to, and because I know they won't, we can add a little extra time, okay? Like 10 more 15 minutes, because we are just, okay? I don't hear you, I'm sorry. Yes, okay, thank you. Okay, user testing went well. Raise your hands one more time, please. The gentleman.
Okay, so my question is, I think, especially to Karol and Lindsay about your projects, because they are beautiful, they are immersive, but in other hand, what Rodrigo said, there are some obstacles into getting, you know, engaged, like bandwidth and then the interface. In the end, because I know that you know that the big projects have different budgets for promotion, etc. Yeah, but in the end, do you have some sort of statistics? How much more or less, but hopefully more rich engagement you get from using those new forms of media? Is a really hard question. I don't have any quantitative sort of data that I can share with you. I don't have a, like, we did this carbon bombs projects in print and it did this, and then we did this really immersive thing and it did this. So I don't have any kind of perfect stuff to tell you. In broad brushstrokes, I think that we know if we, with these interactive projects, and interactive kind of means anything, but we can use some of the tools of the trade, as it were, to engage people and keep them interested. Just like with writing, in craft, you know, you use narrative and you use drama and you use pace and you use tension and you use cliffhangers to keep people interested. And in the print world, you know, we use pull quotes or we use like how we organize the page and where we put pictures. You know, there's all these tools of the trade. It just so happens that when you've got lots of different trades sort of wrapped into one little interactive package, you have lots of different tools that you can use, all the strengths of those things, to try to keep users engaged. So broadly speaking, I mean, that's why I suppose I was interested in interactive production. It seems that you can engage people in a meaningful way sort of for longer. That doesn't mean everyone. Not everyone has loads of time they want to spend with you, and that's fine. But sort of, I suppose, how I think of that question is like, there is, you know, the large project that you do, you know, the 20-minute epic wonderful thing that's best on desktop. But then what if someone has just 30 seconds or 3 minutes to spend with you? What do you give them? So I suppose my impulse is less to try to keep everyone with the project till the end in the most sort of immersive way. But, you know, what can I offer somebody who just is there for a tweet? They get a bit of the story, and that's okay, you know. Or if someone is giving me 1 minute or 3 minutes, they get that sort of amount of the story, and that's okay too. And those people might stay, in which case they get the all singing, all dancing long thing, and that's great, you know. Does that make sense? You want to jump in, Karol? Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak, że generalnie w porównaniu do innych treści, które prezentujemy na przykład w portalu Silesion, tak, oglądalność treści interaktywnych jest zdecydowanie mniejsza, moim zdaniem, niż zwykłych artykułów, które się wyświetlają na stronie, tak? I moje doświadczenia mogę też, myślę, znaczy, wydaje mi się, że w Dzienniku Zachodnim było tak samo. Generalnie te takie formy dłuższe, bardziej angażujące, interaktywne, miały zdecydowanie mniejszą oglądalność niż zwykłe artykuły, zwykłe karty artykułów, które się po prostu jakby no, po prostu pojawiają na stronie, tak? No i to myślę, że to są generalnie jakby dane, które gdzieś tam mam w Google Analyticsa w głowie i tak sobie myślę. Ale masz tak na myśli ilość osób, które odwiedziły tę historię? Ilość odsłon. Okej, okay, ale nie czas utrzymania. Czas, znaczy to jest chyba w zasadzie kluczowe w zasadzie pytanie, tak? Bo czas ewidentnie tutaj wzrasta w przypadku tych projektów interaktywnych. Myślę, że ilość sesji może niekoniecznie, ale czas przebywania w projekcie na pewno wydłuża jakby w ogólnym rozrachunku czas przebywania na stronie. Okej, okay, czyli mniejsza liczba osób, ale bardziej duże zaangażowano. Okay. Mm-hmm. Okay. Tak, tutaj do pierwszego rzędu prosimy mikrofon. Hi, I wanted to ask you, because you've been talking a lot about searching for new forms of engaging people and showing new stories and so on, and also reaching out to
young people through Snapchat, Instagram, and so on, and how many, I mean, you show how many platforms you have to cover to even like tell a story. But what I think we all share is this anxiety of being overloaded with information. And also, whenever I read an article, there are like plenty of links, and I click on them, and then I don't know what to start, and I just get like, oh my god, like there's too much. So then I just switch to a book, and I'm like, okay, it's easier. It just has a beginning and an end. And I wonder if that, I mean, if, okay, my question is it still too early to think about managing this anxiety? And we are still just looking for new forms of exploring stories? Or do you talk about it in your teams, and do you actually consider that you are also responsible for like managing anxiety that we have, or it's like a global problem and we have no clue how to deal with it? Okay, that's an easy one. So actually, that is a question that we ask ourselves, not so much about the anxiety, but our core business is written word. And so we have mostly wonderful writers, and then we have great photographers, wonderful photographers as well. But like, how we are respecting the written word with all these media, and that is something that we do try to do with most of our projects. In fact, most of the articles we publish are still heavily in writing. There are only like those projects that I've shown, which are like a very small percentage of what we do that have many more media. Even on those, we try always to mostly create a single point of attention. So if you're writing something and there's a video, we try that video is like slow or like nothing really that important happens, because if something really important happens on that video, then probably you shouldn't have the written words. So we try to create a certain hierarchy with our elements. I don't know if we always succeed, apparently not always, but we do consider that, of course, for sure. I think there was, for me, like we totally have those just as human beings, like have those conversations in our teams. I think there was a time around about sort of Firestorm and Snowfall when everyone went, everything's going to be interactive now, and it doesn't need to be. Like sometimes it's fine to be like a picture on Instagram, that's fine. Not everything needs to have everything thrown at it. So I think there's like needs to be a sort of discipline around what stories get what treatment. And it's not about like, oh, well, your story's better than mine because it got an interactive thing. It's not that. It's like some stories are best told in that way, and others are better as films or better as photo essays or better as long reads. And all of those things are sort of legitimate and brilliant. And it's about what is the right way to tell that story to audience. There is one more question coming in there. That's going to be anybody else? Okay, so that's going to be your last question plus my last question. Thank you. We've been just discussing here with the colleague of mine, whispering probably too loud. Yes. I'm sorry, yeah, for that. But that was a real discussion. I mean, no gossips. Good. How do you monetize it? I mean, if I'm right, it's you don't have, I mean, talking to Guardian and talking about Guardian and New York Times, you don't have paid subscriptions to, or, yeah. Okay, and also for all this content that you've shown, yeah? Okay, so it's great because Guardian doesn't, yeah, if I'm right, yeah? So we have paid subscription and free access. And then is it just to, okay, for you it's earning money and that's simple, but for Guardian is it, and similar, yeah, it's simple, yeah. I mean. They got it right. Okay, there is a mission, yeah, sure. But, okay, so is it generally... You need money to pay your... Yeah, that's what I'm trying to... I think if I'm... to find out. You? Okay. No, the question is whether it's the mission or establishing the brand, or is it just trendsetting? Is it just making great things that the world around would say, wow, let's follow them.
Yeah, that's a really hard question. There's a lot of really clever people at The Guardian who think about where we get our money from and how we spend it. I happen to be just one of the people who spends money. So I think a lot about money. I think a lot about sort of content. So I think a lot about editorial questions, creative questions, questions of, you know, is this going to be a good shot or is this good sound design? That's what I sort of worry myself about. There are other people who sort of, so I'm sorry that I'm not best placed to answer that question. I really am, but I'm just not. Mm-hmm. Sorry. Do I have any idea where The Guardian's making their money? I do. So, you know, we still are relying on advertisers. We're looking for, much like the New York Times, much publicized. There are other ways that we're looking for new revenue streams. Some of those are off on other platforms. Of course, we're interested in the prestige that these projects bring. I think there is value in that. We have, you know, we don't have a paywall, but we have sort of membership schemes. So, you know, there's a little yellow banner that came up there. There's a digital sort of incarnation of that. We also have like a real life in real, you know, in the real world sort of incarnation of our membership sort of scheme. So people come and, like, you know, they have panels, we have screenings of films, there are workshops that people engage in. Like, there's all sorts of in real life activity that happens from The Guardian all around the world that people pay sort of real cash money for. Yeah, and many things besides. You know, there's the thing I suppose that our organizations are similarly struggling with is that our business model is changing. The media landscape is changing really, really fast. Do we want to spend money on doing interactive stuff? Well, yeah, they've decided we do, because if we don't, then we'll be left behind. And maybe that is a really great thing to sort of invest in. Okay, and last round of questions. I know that there are some. I'm really sorry. But our guests are staying, so as soon as we are done with the official part, I'm pretty sure they'll be very happy to answer all the questions. And you have to leave at some point, though. Yeah, exactly. And it's all about finding the proper balance, you know. Interactivity. I'm stealing this word from you, by the way. Okay, if you think about the work which you're doing right now, and or the work which you will do, or your projects which you have in your mind, and at the new technologies, what are you looking with some excitement? You know, what tool do you want to use? What story do you want to tell? Rodrigo. Should I start? Yeah. I mentioned that briefly. Technology is changing very rapidly, and one of the things that gets me very excited is that, like, the things that, like, are a pain in the to do now are so much easier in the future. Like, something like playing video, for instance. Video is, like, great for engaging people because it's moving image, it's our human nature. We see something moving and then we look at it. And sometimes you do want that, like, and it was so hard until recently. For instance, now I'm thinking augmented reality. Like, we don't know what to do with augmented reality, but we do have a team already, like, looking into what you could do. And it's not yet, like, fully supported on browsers, but maybe it will be at some point. And so, those new things, those new ways of telling technologies is, like, what I think keeps it very exciting for me. I'm really also interested in augmented reality. I'm not working in that particular field. I've sort of gone in the reverse direction, I think, to what a lot of people do. So I've kind of gone back into linear documentary producing, and that's what my current role is, taking care of our documentary strand. I'm still really interested in just sort of storytelling. I think that, like, I feel that in doing the interactive-y stuff that I've done and I hope to do more of and I love doing, I feel like I've learned things from that that are perfectly applicable in all sorts of other sorts of storytelling. So I'm still really interested in that. I think I'm sort of form agnostic now. I'm just really interested in storytelling. Okay. Ja chyba nie szukam w technologii, albo nie umiem szukać, bo jakoś się nie pasjonuję technologią i tymi nowymi możliwościami, które ona niesie czy przyniesie.
Jak się pojawiają, to fajnie, nie wiem, eksperymentuję z filmem 360. Jak zaczynaliśmy projekt Miasto Archipelag, to Facebook nie umożliwiał live streamów, teraz umożliwia i pewnie byśmy z tego korzystali. Natomiast to, czego ja szukam i takie rzeczy, które mnie najbardziej pasjonują, to te, które pozwalają mi czasem skorzystać z technologii, żeby wzbogacić ten przekaz, który mam, bo dla mnie jednak podstawą jest słowo i fotografia. Więc jeżeli coś się pojawia, ja mogę z tego skorzystać, ale co ważne, to mi nie komplikuje pracy i nie obarcza dodatkową ilością ciężkiego sprzętu, tylko po prostu jest dodatkiem, który sprawia, że ja sobie poszerzam grupę odbiorców albo mogę wejść z tymi odbiorcami w interakcję, to ja w to wchodzę i mam z tego zabawę, ale jakoś nie szukam nowych technologicznych sposobów opowiadania historii, bo mi słowo wystarcza. Jak się da to słowo jakoś pokazać inaczej dzięki technologii, to super, to może być, ale słowo jest wystarczające, żeby opowiadać historię, więc myślę, że to dobrze, że ono jest i się trzyma dobrze. Super. Generalnie no to ja w sumie mogę się zgodzić tylko i wyłącznie z Filipem. Mogę się zgodzić też z tym, co wcześniej powiedziała Lindsay i Rodrigo a propos tego, że nie jest tak, że im więcej bajerów historii, im więcej po prostu bajerancki dokument, tym po prostu fajniejszy, lepszy i w ogóle bardziej ekstra, bo to nie do tego, nie o to chodzi, tak? Bo jakby chodzi o to, żeby starać się opowiedzieć historię, którą chcemy przedstawić widzom w jak najfajniejszy sposób, jak najlepszy, tak? Jak najbardziej czytelny, pasjonujący, imersyjny i tak dalej, tak? I to, jakie narzędzia wykorzystamy, jakimi posłużymy się środkami, w zasadzie to jest jakby, nie jest to aż tak bardzo istotne, tak? Najważniejsza jest historia, najważniejsze jest to, co chcemy powiedzieć, to, co chcemy przekazać, jaką myśl i myślę, że to jest chyba najważniejsze. Tak? Nie liczy się to, jakimi narzędziami osiągniemy zamierzony efekt, tak? Czyli czy jakby co wywołamy w głowie naszego widza po prostu. Okay. Dziękuję. Thank you very much.